Siema, z Matixem, to są bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na moim kanale, w dzisiejszym odcinku, będziemy sobie robić to samo w Minecraft Dungeons o nazwie Save Do You Body 2-0. Jest to samo ogólnie polegające na zrobieniu emotki Horsesight przez szkieletowym jeźdźcem. Tą emotkę możemy znaleźć w Adventure Hubie w karnecie Minecraft Dungeons, który tutaj mamy na 20 poziomie w sezonie trzecim. Jest właśnie ta emotka Horsesight, ja ją zdobyłem. Wy też musicie ją zdobyć, żeby zdobyć to trofeum. Więc no, mamy tą emotkę i ogólnie nie mamy ją. Ja ją equipnąłem, widzicie, że jest equipped. No i mamy ją. I ogólnie idziemy sobie na potencjalne miejsce, gdzie da się to zrobić, to jest Fiddy Forge. Nie dajecie sobie ziomeczki jakiejś ogromnej poziomu trudności, ponieważ to tylko robimy achievement, a nie robimy jakiegoś rekordu pobicia Minecraft Dungeons na najtrudniejszym poziomie. To jakby nie wchodzi w grę, ziomeczki, tutaj robicie tylko ten achievement, który polega na zrobieniu emotki przed szkieletowym jeźdźcem. No. Ogólnie mogę wam wspomnieć, że szkieletowy jeźdźcy w jednym ogólnie nie w jednej grupie spawnują się w ilości czterech tak właśnie jeźdźców i oni ogólnie tak samo w Minecrafcie się spawnują. Oni są uzbrojeni w żelazne hełmy, enchantowane łuki, czasami w całym uzbrojeniu są, czyli w całej zbroi są. Więc no, są groźni. Znaczy, ja bym nie chciał z nimi przejść konfrontacji. Mówimy tutaj oczywiście o zwykłym Minecrafcie, ale skupiamy się dzisiaj, naszym punktem zainteresowania jest Minecraft Dungeons i robimy to samo z Minecraft Dungeons, a Minecraft to odkładamy z ziomeczki na razie. A taki protip, zawsze spoko jest, myślę, że wam się to przyda, taka wiedza na przyszłość. Wiele ludzi grających w Minecraft Dungeons ma Minecrafta, ja mam Minecrafta i Minecraft Dungeons, no. O! Ziomeczki, widzicie? To jest szkieletowy jeździec. Klikamy sobie emotkę. Tutaj ziomeczki, jeśli gracie na padzie, no to ziomeczki. No i dostaliście to trofeum. Ogólnie prawą strzałkę klikacie, i ja wezmę sobie inną zbroję, żeby go nie zabić. No i ogólnie co? No i macie ziomeczki. Macie to trofeum. Tutaj on jest i ja przed nim zrobię, nie? On tutaj jest, ja mogę nawet przed nim idealnie zrobić. No i macie. On zginął, ale my mamy to trofeum. Więc możemy sobie przejść spokojnie do obozu. No i macie to trofeum, ziomeczki. Mam nadzieję, że się cieszycie, że pomogłem wam je zdobyć. No to ziomeczki, ja myślę, że będę kończył ten odcinek, jeśli zdobyliście to trofeum. Jeśli ogólnie podobał wam się odcinek i wam pomogłem, no to chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę. Byłoby naprawdę mi miło. Ja ogólnie nie robię tego dla siebie, tylko robię to dla was, żebyście ogólnie żebyście byli lepsi w grach. Ja już widziałem swoje w grach i w Minecraft Dungeons widziałem. Ogólnie ziomeczki, o, jeszcze zdobyliśmy sobie dodatkowo poziom, nie? Emeraldy. Ale to mniejsza o to. No, ja ogólnie robię ten kanał z pasją i pokazuję wam rzeczy, które są trudne i których normalnie gracz zwykły by nie zrobił, a z moją pomocą sam wiem, jakie to było ciężko z tutorialami, więc jeśli ogólnie pomogłem wam, no to możecie przekazać innym także tą wiedzę, możecie przekazać mój kanał, że też ogólnie jest, no pomocny jest mój kanał, moim zdaniem. Możecie sobie zostawić łapkę w górę i napisać jakiś pozytywny komentarz. Ja wszystkie komentarze czytam i przypinam serduszka komentarzom. Jeśli są właśnie takie pozytywne, ziomeczki, życzę wam miłego Sylwestra i nowego roku. No to widzimy się już w następnym tygodniu. Znowu, ziomeczki, naprawdę serio się cieszę, że mogę wam pomóc. No to trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.